Bez Twojego sol, solaryzacja, zalety i wady. Cześć, nazywam się Miguel i jestem specjalistą w dziedzinie solaryzacji, metody dezynfekcji gleby, stosowanej tutaj w południowej Hiszpanii. Ta metoda ma zalety, ale oczywiście także pewne wady. Zostaną one przedstawione i wyjaśnione w tym filmie Bez Twojego Solaryzacja sama lub w połączeniu z dodatkiem materii organicznej znana jako biosolaryzacja jest wysoce skuteczną metodą dezynfekcji gleby. Z łatwością obniża liczebność patogenów w glebie przed sadzeniem, a jest to kluczowy czynnik na polach z historią chorób przenoszonych przez glebę. Intensywne uprawy są podatne na porażenie przez patogeny przenoszone przez glebę i niecienie a na glebach intensywnie uprawianych często występuje wiele gatunków. Solarizacja i biosolarizacja mają zalety, ponieważ obie techniki mają szeroki zakres działania, dlatego poziom ochrony dla następnej uprawy jest wysoki. W porównaniu z chemicznymi lub parowymi technikami dezynfekcji, Solaryzacja charakteryzuje się obniżonymi kosztami w połączeniu z dobrą skutecznością. Innymi zaletami w porównaniu do konwencjonalnych fumigantów jest brak pozostałości w formie zanieczyszczeń chemicznych. Karencja przed sadzeniem nie jest konieczna, co pozwala na skrócenie okresów ugórowania i przerw w uprawie. Solaryzacja i biosolaryzacja są metodami naturalnymi. Dozwolonymi dla wszystkich typów certyfikowanych systemów produkcyjnych, w tym rolnictwa ekologicznego. Ponadto biosolaryzacja przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie, ponieważ odpady roślinne mogą być wykorzystywane jako nawozy organiczne do biosolaryzacji, czyli recykulacji biomasy w gospodarstwie. Istnieją jednak pewne wady związane z solaryzacją. Aby uzyskać wydajne wyniki, wymagane są bardzo specyficzne warunki, głównie wysoka temperatura i słoneczne dni, które nie zawsze będą odpowiadały okresom przerw w uprawie na obszarach o umiarkowanym klimacie. Okres ten musi trwać dłużej niż 4 tygodnie, a najlepiej osiągnąć 6 tygodni. Okres ten może wymagać dalszego przedłużenia, jeśli do biosolaryzacji zostanie zastosowana roślina okrywowa lub nawóz zielony. Solaryzacja to praktyka dostosowana do upraw szklarniowych. Duże otwarte pola będą wymagały dużej ilości folii z tworzyw sztucznych, które będą narażone na wiatr, ptaki i inne zwierzęta. Ponieważ szklarnie są całkowicie zamknięte podczas solaryzacji, pozwala to uniknąć wyżej wymienionych problemów. Pomimo faktu, że tworzywa sztuczne stosowane do solaryzacji nadają się do recyklingu, to generalnie użycie plastiku jest ogólnie kontrowersyjne w każdej działalności, szczególnie w rolnictwie. Kolejną wadą solaryzacji jest jej wpływ na organizmy pożyteczne. Większość pożytecznych grzybów zmniejszy swoją liczebność w solaryzowanych glebach. Ale niektóre pożyteczne bakterie pozostaną, a nawet zwiększą swoją populację. Dodatkowo, wymywanie składników mineralnych lub zanieczyszczeń może stanowić poważny problem. Dlatego niezwykle ważne jest kontrolowanie dawki wody do zwilżenia gleby przed pokryciem. Stosowanie nadmiernych dawek wody ponad pojemność wodną gleby jest niepożądane.